No i właśnie, dużo mówiliśmy o rządzie, inflacja, która spada, okazuje się, że spada, yy, i powstaje pytanie, czy to jakoś może wpłynąć na wynik wyborczy, czy że ta narracja rządzącej partii może się zmienić, jakieś kolejne kroki w przypadku stóp procentowych, czy to już nie ma takiego większego znaczenia? No pierwsza rzecz jest taka, że pamiętajmy, ja wiem, przepraszam, że mówię takie podstawy i przepraszam mhm. wszystkich widzów, którzy to rozumieją, ale wiem, że wiele osób nadal sobie z tego nie zdaje sprawy. Spadek inflacji to jest spadek tempa wzrostu cen. To nie znaczy, że ceny spadają. Oczywiście niektóre ceny mogą spadać okazjonalnie z miesiąca na miesiąc, niektóre mogą spaść i utrzymać się na niższym poziomie, no bo mówimy o pewnej średniej, o pewnym koszyku dóbr i usług. Ale generalnie rzecz biorąc, spadek inflacji nie oznacza spadku cen. Czyli nadal wszystko drożeje. Tyle, że drożeje trochę wolniej. I jeżeli spojrzymy na statystyki, które mówią o przede wszystkim wyjazdach na urlopy, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy czynnik tegoroczny, to zobaczymy, że znacznie mniej Polaków niż w poprzednich latach stać na te wyjazdy. Zeszły rok był szczególny. I wtedy wielu Polaków wyjechało również, nad morze wyjechało wielu Polaków, dlatego że to było pewne odreagowanie, a może też wykorzystanie pieniędzy, których wcześniej nie wydano, jeszcze rok wcześniej, bo była pandemia, więc były różne obostrzenia również w podróżach zagranicznych. W tym roku już widać, że znacznie więcej Polaków nie stać na dłuższy wypoczynek. Te wyjazdy są zaledwie kilkudniowe. Mówię tu o statystykach, które przytacza. No bo to jest i Straż Graniczna, to odnotowuje i w Polsce polska organizacja turystyczna. Widać, że pobyty, które są w stanie Polacy kupić, mają tym razem po kilka zaledwie dni cztery, maksymalnie pięć, czasem jeszcze krócej. To jest ten wskaźnik, który pokazuje na. Jak mało nas stać. Więc chociaż inflacja zeszła z czołówek, no bo faktycznie ten współczynnik na szczęście przestał rosnąć, to oczywiście ona nadal ma znaczenie. I teraz, jeżeli nastąpi obniżenie stóp procentowych, no to będzie to działanie najczyściej polityczne, nie ekonomiczne. Dlatego że obniżenia stóp procentowych w tym momencie po prostu nic nie uzasadnia. Nadal ten kilkunastoprocentowy, kilkunastoprocentowa stopa inflacji jest na tyle wysoka, że Przynajmniej stopy powinny być utrzymane na takim poziomie, na jakim są. No Zobaczymy, jaką decyzję Rada Polityki Pieniężnej podejmie. Wielokrotnie pokazywała, że raczej się kieruje względami właśnie politycznymi, a nie ekonomicznymi. Natomiast ja się trochę boję tej decyzji o obniżeniu stóp procentowych, bo. Tak jak powiedziałem, oceniam, że absolutnie do tego sytuacja nie dojrzała ekonomicznie. No, ale to już może być kwestia tych kredytów hipotecznych, które przez to mogły być. Nie pojawiła się mhm. informacja, to myślę też jest warte bardzo odnotowania, że Polsce grozi załamanie kredytu rynków hipotecznych, co by oznaczało, że w ogóle duża część ludzi zwróćmy uwagę na tę taką większą, poważniejszą konsekwencję tego, pozostanie bez własnego mieszkania. Bo jednak bardzo mało osób stać na wyłożenie gotówki. Kredyty hipoteczne były sposobem na kupno własnego mieszkania, jeżeli faktycznie, to mówię o informacji sprzed paru dni zaledwie sprzed dnia, czy dwóch, która się przewinęła przez media, że taka jest prognoza, że może nastąpić kompletne załamanie rynku hipo, kredytów hipotecznych, i wtedy mamy sytuację, w której Polacy zaczną przechodzić masowo na yy, model wynajmu. A to jest już zupełnie inny model, również cywilizacyjny. No i jeżeli w ogóle o tych sprawach mówimy, to też warto wspomnieć chociaż jednym zdaniem o znowu niespodziewanej, kompletnie konsekwencji programu kredytów 2%, prawda? Nagle się okazało, że bańka cen mieszkań zaczęła rosnąć. Kto by mógł się spodziewać? No Okej. na pewno nie pan minister Buda, przecież nic takiego nie miało prawa się stać, prawda? Czyli co z tego wynika, że ten kredyt pakuje pieniądze do kieszeni deweloperów? Niemożliwe. Prawda? Niemożliwe. 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 Ale to ciekawe, bo nawet na... Żaden z analityków rządowych tego nie przewidział, mhm. tak? To miało być dla ludzi. Tak. I dla Ukraińców. Bo przypomnijmy, że ten kredyt 2% mogą brać też Ukraińcy. Tak. A suma sumarum cieszą się deweloperzy. Czyli znowu wygilając. To było bardzo ciekawe, bo nawet lewicowi komentatorzy zwracali uwagę, że to tak naprawdę to razu jest kasa przeniesiona do, dla deweloperów. I to, kto tutaj się nie spodziewał i. Ceny mieszkań w Krakowie do góry oscylują w granicach 20 tysięcy za metr. 20 tysięcy za metr. Jeszcze takiego poziomu cen mieszkań nie było to widać efekt kredytu 2%, za który my wszyscy zapłacimy, bo przecież do tych kilkunastu procent realnych my będziemy dopłacać w naszych podatkach i innych e, powinnościach, które ściąga z nas rząd. A czy z takimi innymi, y, prawda, z rozdawnictwem nie może być podobnie, że to suma sumarum prowadzi do czegoś gorszego? No, bo, bo taki zarzut się pojawia. Po prostu pojawia. worek rozdawnictwa raz otwarty będzie się prół już do końca jeżeli PiS zaczął teraz grać rozdawnictwem, bo gra już od, od 2015 roku de facto. Najpierw 500+, z czym wszyscy się zgadzaliśmy, bo trzeba uspołecznić, było kapitał, który był w rękach tylko postkomunistów głównie, ale potem się pojawiły następne i następne fale rozdawnictwa i dzisiaj żaden, żadno, żadne stronnictwo polityczne... Nie może wyjść i powiedzieć, a my nie będziemy rozdawać i cofniemy przywileje. Ci, którzy cofną przywileje, przegrają wybory. I platforma już się ściga z pisem w rozdawnictwie. Już nie mówię o PSL-u i bolszewikach, bo ci to już po prostu rozdawaliby nie swoje z księżyca. I naraz właściwie jedno ugrupowanie, które ogłosiło zresztą swój program, mówi, a my nie będziemy rozdawać. I temu ugrupowaniu wydaje się rosnąć. I w ugrupowaniu wśród ludzi myślących racjonalnie rośnie. Ale zauważmy, ilu jest emerytów, którzy cieszą się tylko z tych emerytur, że już 15 niedługo. No, to będzie. też pewnie jakoś może zrozumieć. Ilu rencistów, ilu pensjonariuszy systemu społecznego, zasiłków społecznych. Wszyscy ci ludzie to jest naturalna baza dla tych, którzy rozdają. I to jest niebezpieczne, że właściwie zmierzamy drogą Grecji. Pewnego dnia obudzimy się w kraju, w którym. Lotniska i, i lasy nie będą już polskie. Mhm. Ale z rzeczy wesołych na koniec to trzecia droga, jednak dogadała się. Hołownia z Kośniakiem Kamyszem ogłosili uch, to. Więc ja ja powiem, powiem, jaka zabawna była sytuacja. Napisałem na Twitterze, że e, no, ryzykują polityczne samobójstwo w związku z tym, no bo grozi im nie przekroczenie progu. 8% dla koalicji, na co bardzo nerwowo odpisał mi pan poseł Sawicki, że, albo pan to tak się na wszystkim zna. Na co ja mu napisałem, ale panie pośle, ja nie wiem, czy tak będzie, na szczęście to nie moje ryzyko, tylko wasze. No więc zobaczymy. Ale też pamiętajmy o tym, jak działa system DONTA. To znaczy, to jest ten, to dogadanie się, to jest czynnik, który zwiększa niepewność w wyniku wyborów, dlatego że jeżeli jakaś partia ledwo obije się o próg, ale pozostanie pod nim, to system Donta działa tak, że jej głosy, czy miejsca, które miałyby jej przypaść, są rozdysponowywane na inne ugrupowania, i preferencja jest największa dla wygrywającego im większą on ma przewagę. No to jest ten efekt z 2015 roku, no kiedy nie. lewica nie weszła jako koalicja, i dzięki temu prawo i sprawiedliwość, czy zjednoczona prawica, zdobyły większość. No więc te, to podjęcie ryzyka startu jednak jako koalicja przez trzecią drogę. Może mieć i taki efekt, chyba że przekroczą ten próg. No to zobaczymy. Na razie są rzeczywiście kompletnie na granicy. I na razie wszyscy, czyli y, wiejscy bolszewicy, miejscy bolszewicy, platforma. A widzi pan, i... bo się przyjął, że wejdę w sobą, nie ja się stanowią co łączy tych ludzi właśnie Kamysza, Kośniaka i Hołowni. Tu pan Rachadowski tak. dokonał egzegezy <laughs> Oni wszyscy mają wspólnego wroga, łącznie z pisem. To jest niesłychanie ciekawe i niesłychanie mnie bawi. Te same argumenty padają w Radiu Tok FM, jak i w telewizji publicznej. Wrogiem jest Konfederacja. To wróg, to rosyjski agent, który w Polsce chce zrobić bardzo wiele złego, to ktoś, kto chce zabrać emerytom, ręcistom, studentom, dzieciom tornisty, wszystko chce zabrać ludziom. I na koniec występuje pan prezes i mówi, a na dodatek to umysły chore i dziecinne a w Konfederacji tylko siedzą i jak takie kolejne słyszą enuncjacje, to zacierają ręce, ponieważ ich to uwiarygadnia jako partię tak. antysystemową. Tylko więcej takich programów i takich wystąpień. Co jest taki gif z takim człowiekiem jedzącym popcorn tak przyglądający się tej sytuacji, to myślę, że tak, <grym grym> prezes Mensen, czy, czy, czy inni mogą się zachowywać i patrzeć, co będzie? Ja myślę, że jak Konfederacja nie dopuści do występu Janusza Korwina-Mikke i kilku bardzo ekscentrycznych ludzi, mm. którzy tam... Gdzieś się rwą do tego, żeby wyrwać się na światło dzienne, to ten wynik będzie powyżej 20%.